Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii WWE 2K24 MyGM. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj mamy Payback Premium Live Event. Tak wygląda nasza karta, którą oczywiście już stworzyłem w poprzednim odcinku. A więc opener to Roman Reigns kontra Carmelo Hayes o pas World Heavyweight Championship. No nie to miała być walka o pas World Heavyweight, miała to być walka Batista kontra Roman Reigns, ale jak dobrze wiemy, niestety pomimo, że tam mieliśmy dwa row oczywiście ostatnio. Mieliśmy ostatnio oczywiście dwa row, więc na pierwszym row zrobiłem promo, callout i Romanowi i Batiście zaczęła się rywalizacja. Miała jeden poziom, pisało jeden poziom. I nagle na następnym row walkę zrobiłem tak sobie po prostu Carmelo Roman i nagle im się zaczęła rywalizacja, więc jakby gra za mnie wybrała po części. Potem mamy walkę o pas United States, Drew McIntyre kontra Randy Orton. Tu też już jest rywalizacja zaczęta. Idąc dalej, rozpoczniemy prawdopodobnie rywalizację Gunther kontra Batista. Tu wydaje mi się właśnie, że to może być potencjalnie walka o to, kto będzie number one contenderem, jakby po części do Romana Reignsa pasa. Idąc dalej, tables match, Michin kontra Tiffany Stratton, drugi poziom rywalizacji, będzie już trzeci, albo może czwarty po tej walce, zobaczymy. I main event to last women's standing match o pas World Women's Championship. Drugi premium live event z rzędu, gdzie walka World Heavyweight Championship pas nie jest main eventem, bo po prostu ta walka jakby ma lepszą historię, może powiedzieć. Bo jednak czwarty poziom rywalizacji, ta walka, jak dam właśnie main event, jeszcze może być nawet legendary walką, więc wydaje mi się, że to jest lepsza opcja, no i jesteśmy gotowi na to, żeby już dzisiaj zaczynać ten premium live event. Też jeszcze oczywiście mamy tutaj 4 cel proma, Solo, Seth, Cody i Rhea i możemy zaczynać. Tak, title match nie ma, właśnie, dlatego właśnie zawsze sprawdzam, teraz title match jest, wszędzie jest title match i możemy teraz już zacząć. Confirm booking. No pierwsza walka chyba wiadomo, jak to wygra. Tak już mówiłem, jak już Roman ma tak długi title reign, to musi być jakiś, nie wiem, jakby moment na to, musi być wszystko perfekcyjnie. Moment, rywal, miejsce, wszystko musi być jakby perfekcyjne. A porażka Payback z Carmelo Hayesem, czyli rywalizacja, która miała nie istnieć, to nie jest na pewno ten moment. To na pewno nie jest ten moment, dlatego nie czuję potrzeby zabierania Romanowi pasa. Ale fajnie, że Carmelo będzie miał rywalizację. Nigdy właśnie nie wykluczałem, nawet mówiłem, że prędzej czy później chciałbym Carmelo jako mistrza World Heavyweight, ale to nie jest ten moment i to nie on, myślę, powinien być tym, który ten pas Romanowi zabierze. Choć w sumie, no powiem tak, no nigdy nie wiadomo. Jest to normal mecz, no nigdy nie wiadomo. Wydaje mi się, że jednak Roman jest bezpieczny. Nie wiem, w jakim ambulance mecze to są mecze, w których nie czuję się tak zbytnio pewnie, jak na przykład walczę. A przed normal mecz, no to wydaje mi się, że powinniśmy sobie poradzić. Roman kontra Carmelo, myślę, że dam radę. Jeśli się nie mylę, był sezon, w którym, może poprzedni sezon, był sezon, w którym to Roman Reigns walczył z Carmelo Hayesem. Ta walka, chyba to było na Survivor Series, jeśli nie mylę właśnie. Więc taka walka już była, choć tam nie mieliśmy rywalizacji, tylko była to bardziej taka po prostu walka, bo właśnie rywalizacji tam nie było, a teraz będzie, więc to jest taka mała odmiana. I właśnie zastanawiam się, czy czasem na następnym premium live evencie nie zrobię triple threatu, żeby zakończyć rywalizację, ale żeby jednak nie była walka one on one. Bo Randy i Drew, nie ukrywam, że właśnie mam plan, żeby na tym premium live evencie wygrał Drew, ale na następnym, jak zakończymy rywalizację, żeby wygrał Randy. Liv i Bayley kończą swoją rywalizację, a właśnie tutaj będzie walka, gdzie no chcę, żeby przez rywalizację znowu oni się spotkali na następnym premium live evencie, ale żeby znowu Roman wyszedł jako mistrz. Więc wydaje mi się, że właśnie możliwe, że wplątam kogoś do tego, żeby był triple threat potencjalnie. Albo fatal four way, zobaczysz. Wydaje mi się właśnie, że one on one Carmelo kontra Roman nie będą na następnym premium live evencie walczyli, że ktoś pewnie będzie dodany. Przynajmniej takie są wstępne plany. Roman Reigns oczywiście, jak można przypomnieć, jest mistrzem praktycznie od startu tej serii. To już jest 50, gdzieś nie wiem, drugi odcinek, trzeci, a on jest od praktycznie początku mistrzem. Wygrał na pierwszym premium live evencie pierwszego sezonu i non-stop tym mistrzem jest. Miał go stracić, takie plany były, ale Roman Reigns pokrzyżował te plany i jest mistrzem. Tak jest po prostu los jego, tak jest jego los, żeby być tak długo mistrzem. W sumie już jest nawet dłużej mistrzem niż w rzeczywistości, bo co jest ciekawe. To na pewno jest właśnie bardzo ciekawe, że jego title reign już jest dłuższy, patrząc właśnie na to, ile te sezony trwają. Password Heavyweight w stawce Openera. Tym bardziej też w sumie, jak sobie tak myślę, właśnie main event perfekcyjnie pasuje, bo według mnie Payback właśnie, o to jak premium, jak sama nazwa mówi, to jest Payback, bo powinno być jakby może być po części rewanż,
po część coś w tym stylu, a jakby no wydaje mi się właśnie, że więc na takim premium live event jak Payback, jak na przykład w rzeczywistości, za niedługo będziemy mieli premium live event Bad Blood i właśnie w takich typu premium live eventach wydaje mi się, że w main eventie powinna być walka, która jest jakąś długą rywalizacją czy coś w tym stylu, a Livy Bailey już mają długą rywalizację, więc tym bardziej perfekcyjnie pod nawet nazwę premium live eventu to wszystko pasuje. No a właśnie Carmelo i Roman jakiejś historii tej zbytnio nie mieli. A więc opener, premium live event, Payback, możemy w tym momencie zaczynać. Walka o pas World Heavyweight, Carmelo kontra Roman Reigns i możemy zaczynać. Roman z kolanem i jeszcze z mocnym headbuttem na sam początek. Zobaczymy, czy Carmelo Hayes realnie zagrozi Romanowi, czy jednak to będzie dominacja absolutna. Powiem tak, jeśli realnie zagrozi, to potencjalnie może i będzie rewanż one on one. Zobaczymy. Zależy, jak się właśnie Carmelo zaprezentuje. To jest bardzo istotne. No bo jak będzie zniszczony, no to nie ukrywam, że nie ma tym bardziej sensu. Jeśli naprawdę się pokaże, dobrze, jeśli na przykład, nie wiem, będzie bliski bardzo pokonania Romana, to może pomyślimy. Pomyślimy jeszcze wtedy może. Roman z samej góry, elbow drop. Na razie wszystko zapowiada się, że to idzie w kierunku łatwego potencjalnego zwycięstwa. Dropkick od Carmelo. Wow, to jest Uranagi. Uranagi od Carmelo. Nie widziałem zbytnio jego, jakby w jego movesetie, żeby zbytnio robił Uranagi. Teraz Roman szybko robi kickouta. Teraz kopnięcie i to będzie guillotine choke już na początku tego pojedynku. Ale Roman Reigns, no tak, nie jest w stanie poddać Carmelo, bo dosłownie to jest start pojedynku. A w sumie mogłem lift zrobić, nie zauważyłem tego. Nie zauważyłem tego, ale dobrze wiedzieć, że to możemy zrobić. Potencjalnie to może być dobry finish, taki lift, spear. Carmelo Contreras naprawdę musi się wziąć do roboty, bo jak na razie Roman już ma finishera, więc on to może w każdym momencie szukać już, zamknąć tą walkę naprawdę. Carmelo z samej góry i może nie z samej góry, a nad linami. A ten Somersault Senton, przecież nie, czy to jest Somersault Senton? To jest chyba taki Somersault Senton. O, to się niezbyt udało. Roman Reigns z mocnymi uderzeniami. Carmelo nie ma odpowiedzi. Jeszcze ta suplex. No nie wiem, jak Carmelo może dostać walkę następną. Jak to tak na razie wygląda, gdzie to jest absolutna dominacja. Jeszcze tutaj mamy headbutt, a kopnięcie prosto w głowę. I Carmelo Hayes. Może będzie count out? Nie mam wątpię. W sumie jakby dostał jakiegoś finisza, jakby muzeum Spira w sumie poza ringiem. Wtedy countout byłby opcją na pewno, tak to no, on się podniesie. Zobaczę, czy właśnie lift Spira będę mógł mu zrobić. Carmelo wchodzi. Tym razem, aha, dobra, nie wiem czemu tym razem nie mogłem tego zrobić. Nie miałem tej opcji. Teraz jest kontra. Tym razem się nie udało. Nie wiem, czy on musi, nie wiem naprawdę, czy on musi w jakiś inny sposób biec? Nie wiem naprawdę. Wydawało mi się, że to była identyczna sytuacja. Może byłem przy linach, dlatego może Carmelo kontruje. Uranagi ponownie wykonają Carmelo? Tak jest, Uranagi ponownie. I kontra Romana, który już ma prawie sygnaturę, tak jest. I kopnięcia mocne i Carmelo jest stand. To jest niebywałe, prawda? Szkoda mi Carmelo, bo liczyłem na niego, że bardziej się tutaj, że lepiej się zaprezentuje po prostu. Superman punch trafiony jeszcze. Roman Reigns absolutnie dominuje. I pokazuje wszystkim, dlaczego jest mistrzem od początku praktycznie. Dobra, może wrócisz Carmelo. Jak nie wrócisz, to twój problem. I to jest twój problem. Roman wygrywa, a więc przez countout wygrywam. To jest taki mały argument dla Carmelo. Niby nie został przypięty, więc chciałem właśnie po części, myślałem właśnie nad tym, żeby potencjalnie wygrać przez countout lub dyskwalifikację, tylko po to, żeby Carmelo miał przynajmniej jeden argument pod rewanż potencjalnie, bo planuję pewnie Triple Threat'a, Fatal 4-Way'a, ale może będzie one on one. Zobaczymy. No, Roman Reigns zdominował, ale tak już mówiłem, nie przypiął, więc potencjalnie to jest taki mały argument pod rewanż dla Carmelo. A więc opener już za nami. No i kolejna walka będzie też walka, którą oczywiście rozegram, bo właśnie no muszę jak nie muszę, ale wolę, żeby Drew jednak wygrał.
Jakby Randy wygrał, to nie byłoby nic strasznego, bo po prostu mielibyśmy potem rywalizację, może mielibyśmy znaczy rewanż, ale nie ukrywam, że chcę, żeby Drew jednak ten pół sezonu miał jakby ten pas, bo on wygrał na WrestleMania, więc następny Premium Live Event będzie 15 tygodnia, jakby 15 tydzień sezonu, dlatego właśnie wolałbym, żeby jednak to się wydarzyło później troszeczkę, żeby jednak miał ten title reign troszeczkę dłuższy. I mamy już pretendenta i właśnie planowanie przyszłego mistrza na następnym Premium Live Evencie ma Randy wygrać, więc dzisiaj jeszcze będę przeciwko niemu, a potem już będę z nim, już będę mu pomagał wygrać. Nie wiem, jaki następny Premium Live Event będzie. Mieliśmy Backlash, mamy teraz Payback, może SummerSlam? Bo nie wiem, czy rok temu mam wrażenie, że nie mieliśmy chyba SummerSlam Premium Live Eventu. Tak mi się wydaje, chyba właśnie nie mieliśmy. Był jeden sezon właśnie, w którym nie było SummerSlam i to mi wszystko popsuło, bo planowałem Cody kontra Roman tam zrobić walkę. Ale właśnie mi to wszystko popsuło, bo nie było tego Premium Live Eventu. Chodzi tak jakby wydaje mi się, że Roman musi pas stracić na WrestleManii. Musi, no taki jakby długi title reign, taki legendarny title reign musi być skończony na WrestleManii, mam wrażenie. I mamy mistrza United States. Drew McIntyre pokonał Setha Rollinsa w main evencie Backlash Premium Live Event. Zobaczymy, czy da radę tutaj w tym pojedynku, już który nie jest main eventem, ale w tym pojedynku na Premium Live Evencie Payback, czy da radę pokonać Randy'ego Ortona. Randy Orton i Drew mieli swego czasu ciekawą rywalizację. To była rywalizacja, która była podczas w erze COVID-u, jakby era COVID-u to była. To było. Zawsze zapominam, Thunderdome, tak, chyba Thunderdome się mówiła na tę jakby arenę, gdzie to były te monitory. To właśnie była ta era. Nie ukrywam, że to była era, która. Była dość istotna dla mnie, bo to była era właśnie, która mnie troszeczkę jakby po części przywróciła do oglądania wrestlingu tak w pełni, bo właśnie były te były, nie wiem, który to był, 2019, bo w 2000, czy to było, już nie zapominam, kiedy był ten COVID, w sumie nawet, bo to już było dawno temu, ale no 2000, Roman Reigns, to było wrestling 2020, kiedy Roman Reigns miał być, jeśli nie mylę, czy się mylę, 2018. Muszę sobie wrócić. 2016 to było 32, potem 33 na WrestleMania 33, bo na 2017? Już mi naprawdę szwankuje to wszystko, naprawdę. Już zapominam dokładnie. Na pewno 30 było w 2014. Potem, no tak. Czyli 33 było w 2017. Czyli 34 w 2018. I 30. Tak, czyli 35 w 2019. Czyli to jeszcze tam nie było wtedy ery COVID-u w 2019. Bo wtedy pamiętam, że Seth i Brock mieli chyba walkę. Chyba i wtedy był ten. Wtedy chyba był ten. To WrestleMania, gdzie mieliśmy pierwszy w historii main event kobiet, jeśli się nie mylę. I WrestleMania 36 to była WrestleMania w erze COVID-u, więc tak, 2020 rok to była ta era. I właśnie gdzieś tak 2019 rok to była era, to był jakby czas, który nie ukrywam, że. No był to słaby czas dla wrestlingu. Ogólnie jak ktoś ogląda długo wrestling i porównuje to, co się teraz dzieje, do tego, co się działo przed 5 lat temu. To jakby naprawdę z nieba o ziemię. I właśnie dlatego 5 lat temu był taki moment, w którym nie przestałem oglądać pełni wrestlingu, ale właśnie nie ukrywam, że nie oglądałem tak tygodniówki cały czas, żeby tak dawno oglądałem, tak teraz oglądam cały czas tygodniówki, wszystko oglądam, a tak wtedy nie oglądałem, bo po prostu było to najsłabsze czasy w wrestlingu, mam wrażenie, jakby odkąd pamiętałem, więc nie ukrywam, że troszkę mnie oddaliło od tego, ale no jak była era COVID, jak praktycznie nie było nic do roboty, może tylko siedzenie w domu cały czas, no to wtedy nie ukrywam, że wróciłem do większego oglądania i Roman Reigns był jednym z tych zawodników, który mnie, ukrywam, że bardzo przywrócił do wrestlingu, bo jego persona tego Tribal Chiefa to było coś, co praktycznie na co zawsze czekałem co tydzień. No ale właśnie wtedy była ta rywalizacja Drew, Randy, to był ostatni title reign Randy'ego dotychczas, World Title, znaczy ostatni jego, więc za to też pamiętam. No liczę właśnie po cichu, że Randy da radę. Wiem, że to jest mało realne, przez to ile mu zostało czasu we wrestlingu, ile musiał mieć title reignu, ale gdyby dał radę. Mieć rekord, jakby World Title. Według mnie Randy powinien być tym gościem, który powinien być rekordzistą, bo jakby z całym szacunkiem Cena jest jednym z moich ulubionych zawodników i jest absolutną legendą, jest GOATem, to według mnie jednak patrząc na to, że Randy nigdy nie poszedł na tą karierę Hollywood, zawsze był w WWE, nigdy właśnie jak na przykład te gwiazdy, jak na przykład The Rock, jak Cena, nigdy nie odszedł, aby być aktorem, to według mnie on za to samo między innymi powinien być jakby tym, który ma ten rekord. Tak jest moja opinia. I fajnie byłoby to się wydarzyło, jako że go uwielbiam, jako że jest moim ulubionym zawodnikiem, to fajnie byłoby, jakby był właśnie tym rekordzistą.
Drew McIntyre tutaj kontruje. Kontra Randy'ego. Drew McIntyre teraz musi znaleźć kontra Randy Orton. Wrzuca go w sędziego tutaj. Planował w narożnik, ale ostatecznie Drew wylądował tutaj, może być w sędziego jakby. Neckbreaker. Kontra jeszcze od McIntyre'a teraz. To jest Extreme Rules, warto zapamiętać oczywiście, więc wszystko dozwolone dosłownie. I właśnie za chwilę myślę, że będzie trzeba to wykorzystać, że dosłownie wszystko jest dozwolone. Stół może? Może, czemu nie? Stół może być. Chyba, że mi Randy przeszkodzi. No nie przeszkodził mi i nawet dostaję tym stołem. Randy powoli wstaje i pora teraz na potencjalnie powerbomba. On ma problemy z plecami, więc to będzie na pewno bardzo bolało. Tak samo bardzo jak bolało w rzeczywistości, jak Bloodline mu zrobili powerbomba na stół komentatorski na SmackDown. To było dość jakby, naprawdę się dziwiłem szczerze z tego spotu, że to zrobili właśnie patrząc na tą, jak poważną kontuzję pleców miał Randy Orton, jak praktycznie ponad rok go nie było z powodu tej kontuzji. Swinging Neckbreaker. No jak właśnie przecież do dziś pamiętam, jak przecież dużo się mówiło, że on potencjalnie będzie musiał zakończyć karierę przez te plecy. I naprawdę bałem się, że to się naprawdę wydarzy, ale na szczęście Randy może dalej walczyć. Jeszcze Glasgow Kiss tutaj. Jeszcze możemy krzesłem tutaj poczęstować Randy'ego, jak on nie ma nic, nie może skontrolować w ogóle. Czy ten stół się przyda? Może się przyda, nie wiem w sumie. Muszę się zastanowić, co potencjalnie bym chciał zrobić, jakby już zawsze muszę myśleć o tych spotach, bo jednak nie ukrywam, że chcę wykorzystać stół kandydatorski na jedną walkę i tak sobie myślę, czy czasem w walce Liv i Bayley, czy nie będę potrzebował tego spotu, nie wiem w sumie, nie wiem jak tam będę chciał zakończyć. Randy Orton, Luther's Press. Mam nadzieję, że ja mogę zrobić lift Claymora. Myślę, że przydałoby się zrobić lift Claymora taki na przedwalce. Na pewno trzeba jakoś pokonać Randy'ego w jakiś taki mocny sposób, żeby nie wyglądał słabo. Nie po prostu tam, wiadomo jakby, że porażka po Claymorze nie jest słaba, ale jednak jakoś tak najmocniej jak się da, można powiedzieć, żeby wyglądał po tej porażce. Może bym takiego roll-upa mu zrobił w sumie. Tak znalazł dobry moment na takiego roll-upa, to byłby nawet najgorszy pomysł. Kosz na śmieci prosto w głowę i Randy jakby znokautowany padł. Wydaje mi się, że to może być dobra opcja, właśnie taki Claymore. Może nie Claymore, a właśnie taki package, można powiedzieć, roll, jakby jak to nazwać. Takie właśnie przypięcie, jakbym przed pozum pin tutaj to się nazywa dokładnie. A on rzucił to, ale my to złapaliśmy. Ale on i tak zrobił clothesline. To pierwszy raz złapałem takie rzucenie właśnie jakiegokolwiek przedmiotu. Randy Orton idzie sobie. My chcieliśmy zrobić dropkick, ale nie udało się. Randy wraca. Możemy go wrzucić w stół. On kontruje jednak. Drew kontruje. Teraz Randy ląduje na stole i może w sumie jakiś dive'a właśnie mu zróbmy. Czemu nie? Nie widzimy to zbytnio, żeby Drew latał, więc teraz Drew poleci dosłownie. I Drew McIntyre z samej góry splash w jego wykonaniu. Przepnijmy Randy'ego po takim potężnym splashu na stół tutaj. Mam przypięcie. 1, 2 i Randy nie używa resiliency. Myślę, że nie są to najlepsze wieści dla nas. Claymore może na krześle. Claymore i to jest kontra. Nie będzie Claymore na krześle. Randy Orton kontruje i przypinam. Ale Drew McIntyre oczywiście robi szybkiego kickouta. Musimy uważać na RKO. Ale on nie robi RKO. On nie ma plan RKO. Tylko ma comeback w planach. Power slam na krzesło. Był tam pozum pin, ale ja go nie przypnę teraz, bo ma resiliency. Albo drop. Aj, late. Myślałem, że mam, ale nie mam go. Orton Stump w wykonaniu Randy'ego. Czy będzie przypinał potem? Tak jest, czułem, że to zrobi. Naprawdę. Musiałem użyć resiliency. Kliknąłem, nie trafiłem, ale potem użyłem szybko resiliency. Znaczy powiem tak, jakby Randy przegrał, to nie było właśnie tragicznie, ale wolę nie jeszcze. Choć będę miał duże kłopoty. Będę miał teraz duże kłopoty, bo Randy ma 2 RKO, a ja nie mam resiliency. Więc nie będzie fajnie.
On bierze stół ponownie. Po co ci jest znowu stół, jakby już w jeden, jakby wylądować na jednym, aż powiedzieć potem kolejny. Po prostu rzućmy w niego krzesło, tak jest. Kopnięcie w nogę. Musimy zbierać teraz Claymora, żeby mieć. Czy w sumie Future Shocka też. Nieważne, który po prostu finisher, żeby mu zabrać Resiliency. Rzucamy po prostu nim tutaj. No i teraz będą problemy, teraz może się źle skończyć, choć kontra. Jak tylko on przechodzi do inicjatywy, to się właśnie obawiam, że za chwilę mi wystrzeli z RKO. W sumie, a dobra. Nie robi RKO na szczęście. Teraz go kontrujemy. To może być moment na Future Shocka. I Future Shock, DDT na stole i... No nie jest na stole, ale nic. Future Shock zrobiony, mamy przypięcie. 1, 2 i on używa Resiliency. Super, o to chodziło. Tak chciałem właśnie. Tylko teraz, czy uda mi się zrobić właśnie... No nie wiem, czy mi się uda to zrobić. Ten stół, nie wiem, gdzieś może być. Najpierw go może... Najpierw trzeba chyba zaatakować Randy'ego właśnie. On próbuje zrobić rollout, ale nie tak łatwo. Nie wiem, co mi się pojawiało przez chwilę tam. Ależ teraz jeszcze trafi tutaj Randy. Dobra, możemy, może zrobimy mu jakieś powerbomba? Nie wiem w sumie, co mu zrobić tutaj na ten stół. Aha, super. No ale w sumie i tak jeszcze się stół też... Stół właśnie tak akurat spadł. To może dobrze, że nie wygrałem tego. Close line zrobiony. Przestawmy ten stół ponownie. Jednak jak już tutaj go mamy, no to warto go użyć. Warto go właśnie użyć w jakikolwiek sposób. I to będzie suplex. To będzie suplex wykonany McIntyre, ale nie będę, pomimo że to było na stół, to i tak nie będę po supleksie pokonał Randy'ego. I mocne uderzenia. I to będzie oznaczało, że jest stunt, więc muszę go okopać ile się da, może powiedzieć. A nie, tak nie jest stunt. Close zrobiłem. Teraz jest stunt. Dobra, więc mogę go teraz okopać. Podnieśmy go i potem zróbmy kopnięcie i Glasgow Kiss. I teraz Glasgow Kiss by się przydał i trafiamy pięknie. Spróbuję zrobić lift. Jak mu zrobię lift Claymora, to dobra. To mogę tak kończyć. Nie mogę mu zrobić lift Claymora. Oj, kontruje. On, mogą być kłopoty. I zrobił to. On to zrobił. On to zrobił, naprawdę. Ale mamy kick-outa od razu. Kick-out od razu. Wow, udało się. Dobrze. Nie wiem, czy Iron Joe coś pomogło, czy nie. Nie wiem w sumie. Znaczy ja mogę, nie mogę chyba robić pozumpina, bo użyłem Resiliency, czy nie? Nie wiem, nie wiem w sumie. Ja muszę uważać na niego, bo on ma drugiego finishera. Nie, wydaje mi się, że właśnie jak powinien to zrobić, nie mam pojęcia. Spróbuję taki jeden sposób, nie wiem, czy to się uda. Czy on potencjalnie mógłby... Nie wiem, zobaczę coś. Czy on potencjalnie jak się otrząśnie tam, czy on potencjalnie mógłby spróbować zrobić dive'a z góry? Jakby był blisko przy mnie, jakby... Czy on będzie chciał zrobić dive'a przed nami i potem wtedy ten przed... Claymore? Czy to jest możliwe? Nie, to nie jest możliwe, jednak liczę, że właśnie będę, że pojawi mi się catching finisher, coś w tym stylu. German suplex teraz. Dobra, myślę, że... Nie wiem naprawdę, wydaje mi się, że... Nie wiem, jak go właśnie pokonać cały czas. Bo tak już mówię, no chcę go pokonać w jakiś sposób dobry. Ale w sumie znaczy przyjął już dużo jakby. Big Boot teraz. Przyjął dość dużo, więc jakby, no, to nie będzie słabe według mnie, jak przegra ta przez Claymore. W sumie przecież był sam blisko bardzo zwycięstwa. To nie tak na przykład jak poprzednia walka Carmelo i Roman. To jest bardzo bliska walka. I nie mogę też przekombinować, bo on w sumie ma... Aha, no dobra. On ma też właśnie finishera, więc za chwilę, żeby to się nie skończyło tak, że będę... Że przekombinuje i on to wykorzysta i potem mi zrobi RKO i po walce. Kontra. Czy on mnie znowu kontruje naprawdę? Kontra, pięknie. A może Dirty Pina zrobię? A wiem co zrobię, wiem co zrobię właśnie. Spróbuję zrobić Claymora, tak jest.
Pora na Claymora. Mam odliczanie. 2, 1. Claymore nietrafiony. Claymore nietrafiony. No ale walka cały czas trwa. Body slam zrobiony. Ta walka może skraść potencjalnie show. Signatura ponownie jest. Pozum pi nie w taki sposób. Nie w taki sposób. Dobra, szczęście nie będzie to w taki sposób. Ale i tak ma RKO. Choć my go teraz kontrujemy. Claymore nie trafiamy znowu. Jak on to robi? RKO. I znowu to zrobił. On to wygra. On to wygra. On to wygrał. Nie wygrał tego Drew McIntyre. Wow, udało się, bo chciałem, bałem się go, bo wiedziałem, co on kombinuje, więc bałem się, ale udało się, pięknie. Claymore, nie wiem, czemu się rozpędziłem z tym Claymorem, ale właśnie, to chcę zrobić, w taki sposób. Dirty Pin, tak jest, w taki sposób chcę wygrać. 1, 2 i 3, pięknie, Dirty Pin zrobiony. To jest właśnie sposób, w który McIntyre wygrywa, ale Randy nie wygląda słabo, ale w ogóle to, że ja wyszedłem z tego drugiego RKO, to jest niesamowite. Ja byłem już pogrzebany, byłem pewny, że już po nas, ale w sumie, tak już wiem, nie byłoby koniec świata. Po prostu na następnym Premium Live Evencie byłby rewanż i Drew po prostu znowu przegrał, tak by to się skończyło. Ale lepiej właśnie, żeby to Drew wyszedł stąd zwycięsko, a właśnie na następnym Premium Live Evencie, żeby Randy wygrał. I teraz będą dwie walki, które oczywiście przesymulujemy, bo wynik nie jest istotny. Nieważne właśnie, czy wygra tam Gunter czy Batista, plus jeden popularności dla Sefa. Gunter kontra Batista i wygrywa, no, młodość, jakby może powiedzieć, tak, młodość wygrywa świeżość, czyli Gunter. Cody plus 3, super. Tables match pomiędzy Michin i Tiffany Stratton kończy się zwycięstwem Michin. Trzeci poziom rywalizacji, super, Rhea Ripley plus jeden popularności i main event, w którym to czuję, że Liv, jakby podobny kontekst może powiedzieć, co... Podobny kontekst, no tak, w sumie tak, tak samo jak Drew właśnie, ona wygrała na WrestleManii, więc nie chcę, żeby ten title reign trwał aż tak krótko. Wydaje mi się właśnie, że chcę, żeby ten title reign na pewno nie skończył się dziś. Nie wiem jeszcze kiedy, na przykład wiem, że Roman jak straci, no to na WrestleManii. Wiem, że Randy ma wygrać na samym Premium Live Evencie, a jeśli chodzi o Liv, to sam nie wiem szczerze, kiedy chcę, żeby straciła pas, ale na razie nie chcę. Na razie czuję, że to nie jest ten moment. Nie wiem, wydaje mi się też, że Rhea Ripley potencjalnie mogła być rywalką następną, Liv, ale w sumie nie wiem, jakby nie wiem. Czy na pewno? Po części mógłbym poczekać na Tiffany i Michin i Tiffany kontra Liv zrobić rywalizację, no nie wiem. Zastanawiam się właśnie, bo nie wiem, czy chcę, żeby Rhea znowu była mistrzem, bo jak na razie z tej całej serii mieliśmy 3 World Women's Champion. Na początku Rhea, potem Bianca i teraz Liv. Czy chcę na przykład wrócić znowu do Rhea? Właśnie tak myślałem o tym Tiffany, że potencjalnie Tiffany może by zostaną mistrzynią. Ale zastanawiam się. Może właśnie tak by było, tylko że jeszcze na przykład by Rhea, teraz właśnie by Rhea miała rywalizację z Liv. Rhea by ostatecznie nie wygrała tej rywalizacji. Liv była dalej mistrzynią i potem przez Tiffany by przegrała może. To jest może opcja? Nie wiem. Sam nie wiem. Na razie jeszcze aż tak nie będę wybiegał na przyszłość. Na razie po prostu skupmy się na tym, żeby Liv ten pojedynek wygrał, no ale w sumie też Last Women Standing. Last Men, Women Standing Match to są walki, które jestem dość pewny, że... dość pewny swojego zwycięstwa, ale... jeśli się źle skończy, no to będę musiał na pewno nowe plany robić. Pas World Women's Championship jest właśnie tutaj w stawce main eventu Payback Premium Live Event. Zobaczymy, to był taki w sumie troszkę jakby bardziej taki oldschoolowa, może powiedzieć, ta celebracja w Kanabeli, jak jeszcze była face. Znaczy w sumie teraz też jest już jako face, może powiedzieć, ale jeszcze przed tym jej heel turnem.
I będziemy mogli zaczynać. Bailey kontra Liv Morgan. Zaczynam ten pojedynek. Liv z mocnymi uderzeniami. Na razie Bailey bez odpowiedzi. Teraz Bailey, przez to, że się za długo zastanawiała, przez to straciła szansę na właśnie cokolwiek zrobienie, tylko Liv ją skontrowała. German od Bailey. Jeszcze kopnięć, Bailey kontruje. W sumie jaki ma, muszę dowiedzieć się, jaki ma outside finisher Liv? Czy ten jakby Oblivion Jumping Complete Shot, tak, czyli po prostu ten Oblivion, który jest standing w ringu. No to nie jest sposób, którym powinna Liv wygrać, więc jakby nie, właśnie, no stół chyba będzie trzeba wykorzystać jakoś do tego last women standing matchu. Jakiś Oblivion na stół. Jakiś dive na stół. Czy tutaj coś możemy zrobić? Mamy chyba tam coś. Tak jest, mamy tutaj akurat broń, dobra, więc możemy tutaj coś zrobić. Candlestick w dłoni Liv. Bailey, nie wiem, gdzie ona idzie. Gdzie Bailey idzie? Tą drogą chce nas przyjść? No właśnie, chyba musisz zostawić to krzesło, tak. Dobra, my sobie poczekamy. Liv ma czas, może powiedzieć, Liv ma czas, żeby sobie poczekać. I Liv Morgan trafia prosto w brzuch Bailey. Jeszcze teraz uderzenie w tył głowy. Jeszcze teraz Bailey ucieka, ale i tak dostaje uderzenie. Jeszcze jedno. Ależ teraz perfekcyjny timing tego kopnięcia, ale teraz Bailey robi pozum atak. To było takie płynne. To kopnięcie Liv było perfekcyjne. Jeszcze jedno uderzenie chair shotem. I to krzesło szybko zniszczone. Signatura, oj, kontra jednak, nie będzie tego, nie, w sumie nie wiem jakiej ona ma, bo Facebreaker ma signaturę w ringu, a tutaj nie, nie wiem w sumie, nie pamiętam dokładnie. Kontra Liv, Bailey jest blisko signatury, Liv jest blisko finishera. Przynajmniej pierwsze liczenie, mamy liczenie już. Ale w sumie, no oczywiście wiadomo, że to nie może być koniec walki. Czemu nie mogliśmy to... Aha, Candlestick zniknął. Czy to jest po prostu miejsce, w którym znikałem bronię? Nie wiem, naprawdę, to było dziwne. Clothesline. Knee drop. Co teraz zrobimy? To będzie próba w flapjacku takiego na stół, ale się nie udało. Kontra Bailey, która robi clothesline. Myślałem, że będzie próba signaturę. Suplex, wykonaj Bailey. Kontra Liv. Liv Morgan ma teraz finisher, więc fajnie byłoby go użyć. Może jakiś właśnie na stół może? A, i kontruje w ostatniej chwili Bailey, niestety wychodzi z tego i ma sygnaturę, którą nie używa. Nie wiem czemu tak nie próbuje użyć tej sygnatury, czy ona sobie ją chce zachować czemuś? Nie wiem po co chciałaby to zrobić, jakby finisher rozumiem zachować, ale sygnaturę? Jeszcze udało się ją uderzyć w nogę tutaj. No dobra, przynajmniej możemy wrócić do w stronę bardziej ringu, jak chcesz to możemy to zrobić. Na stół się właśnie tak już mówiłem, prędzej czy później przyda. My możemy wziąć jakąś broń i poczekać na Bailey, jak będzie tutaj wracała. Możemy w sumie wrzucić bardziej w nią. I tak właśnie jest, prosto w Bailey oczywiście. I w sumie Oblivion, aj nie udało się, myślałem, że zrobimy to na stół, na krzesło, ale jednak nie. To nic, ale i tak Oblivion poza ringiem zrobiony. Czy to jest koniec potencjalnie Bailey? Liv jest na samej górze, na samym szczycie tutaj narożnika. Bailey wstaje, ale nie widzi Liv Morgan, która atakuje i double axe handle robi. Kopnięcie brzuch.
Bailey to Bailey zrobi w tym momencie. Czy w końcu tam Signature użyła? Bailey to Bailey zrobiony, ale Liv Morgan od razu wstaje. Czy Rose ten za chwilę będzie? Zobaczymy, ale na razie mamy Liv Morgan wychodzącą jeszcze na stół. A, no chyba będzie mnie chciała też zaatakować. W sumie się nie zrobi dive'u, więc trzeba zrobić dive. Dive wykonany, Liv Morgan zrobiony. Mamy Signature. Facebreaker wykonany, Liv Morgan zrobiony. I w sumie to jest plan. Tak jest, róbmy tak. I jeszcze ją weźmy tutaj i to może być koniec. Jeśli to trafimy, to chyba może to być koniec. A więc Liv Morgan jest na samym szczycie. Liv Morgan, to jest moonsault w wykonaniu Liv Morgan. I to jest koniec. Jeśli ona wstanie, dostanie Oblivion i będzie po walce. Czy da radę? Bailey jeszcze się podnieść. Mamy 6. Mamy 7. Mamy 8. Bailey nie wstaje, ale wstaje w ostatnim momencie, ale za to Oblivion nie zrobiony. Bailey po Roseplant. To będzie Roseplant. I to jest Roseplant na tych, może powiedzieć, szczątkach stołu komentatorskiego. Liv wygląda naprawdę mocno dostała, bo to nie wygląda za dobrze. To jaki poziom teraz jest, jak tą rękę ma tak wygiętą. No, niedobrze to wygląda, ale powinna wstać. Tak jest, Liv wstaje. Nie będzie końca tego pojedynku. Bailey idzie tutaj do nas. No dobra. Kontra Bailey. Może właśnie Oblivion na krześle to będzie ruch, który spróbujemy zrobić, żeby zakończyć tę walkę w sumie. A czy Liv ma jakiegoś super finishera? Nie, nie ma tutaj żadnego super finishera. Bailey wychodzi tutaj, ale znowu będzie zaatakowana. Dropkick. Choć ten dropkick chyba nie najlepiej trafił, bo Bailey nie wyglądałaby, to ją zabolał mocno. Backdrop suplex na znowu tych właśnie szczątkach stołu. Liv szybko wstaje. Czy możemy wziąć tą butelkę tak w ogóle? Czasu niestety nie wpada. My chyba możemy wziąć tą butelkę, tak jest. A więc trafiam tutaj właśnie w tym momencie Bailey. Jeszcze kilka kopnięć. I... aha, to spadło mi. I to jest Roseplant ponownie. Nie zauważyłem, że ona ma finishera. Roseplant ponownie. Oj, to są kłopoty. To będą duże kłopoty, bo będziemy mieli w sumie 3 szanse może na wstanie. Mam 5. Mamy 6. A dobra, udało się. Ten pasek jest dość szeroki, tak. Dużo szerszy niż wydawało mi się, że będzie. I chairshot tutaj prosto w głowę Bailey. Mam właśnie plan jeden. Nie tu, chcę to krzesło w jednym miejscu. Potencjalnie właśnie może tu, dobra, zobacz. Mam taki właśnie plan. Trzeba wziąć ze sobą butelkę, czy ta butelka po prostu tutaj była, nie wiem w sumie. Sprężej wykonania się nie udał. Nie trafia tutaj. Czy to jest ten moment? Liv Morgan i Oblivion na... załóżmy krzesło, załóżmy, że to było na krzesło. Troszeczkę trafiła, nie tak perfekcyjnie, ale trafiła na krzesło. A więc Oblivion na krześle, to powinien być koniec. Wydaje się, że to powinien być już koniec, choć... choć nie wiem, w sumie zobaczymy. Nie skreślam kompletnie Bailey, ale powinna nie wstać. Wstaje. Ona niestety wstaje. No dobra. Nie wiem, co ci muszę zrobić, Bailey, ale... ale dobra, walczymy dalej. Facebreaker się nie uda. Nie, naprawdę, dosłownie nie wiem, co mam jej zrobić więcej. Zrobiłem wszystko, co mogłem. Oblivion, nas nawet na krzesło, wszystko dosłownie zrobiłem, co mogłem. Nie wiem, co Liv musi zrobić, żeby wygrać. Czy to jest jeden z tych Last Women Standing meczów, czy ten Last Man Standing meczów, który się nie da wygrać? Bo pamiętam, że kiedyś miałem w poprzedniej 2K walkę taką, do dziś pamiętam, Undertaker Roman Reigns, gdzie musiałem dosłownie wcielić się w Undertakera, bo normalnie sterowałem Romanem, ale robiłem mu z milion finisherów, można powiedzieć, a on cały czas wstawał. Więc boję się, że to będzie tak samo tutaj. Jest stand w tym momencie Bailey, więc no znowu, ale jaki teraz powinien zrobić finisher? Nie mam pojęcia.
Nie wiem, może coś takiego, że jakiś, nie wiem, atak tam, ale oczywiście Bailey kontruje. Kontra Liv Morgan w tym momencie. I Oblivion zrobiłem ponownie, ale sama Liv Morgan ląduje na ziemi, choć Liv wstaje. A naprawdę mamy od nowa liczenie dla niej? Czemu? Aby to powinno być liczenie dla obu zawodniczek w tym samym momencie. Liv wstała, więc kontynuujemy liczenie. 5. Ona naprawdę, ona chyba naprawdę wstanie, bo nie będzie stand, jak będzie 9. Nie wstaje. Nie wstaje, to jest koniec. Jeszcze została krzesłem na koniec za to, że się, za to, że nam popsuła spota, jak zrobiłem Oblivion na krześle. A więc walka naprawdę bardzo dobra. Dobrze, że ten main event był udany. Nie wiem, czy była to lepsza walka od Drew Randy. Ciężko mi wybrać, ale była to dobra walka na pewno. A więc Liv Morgan zwyciężczynią main eventu, classic, no to super. Właśnie liczę na minimum 4,5. I te minimum 4,5 było. A więc ta rywalizacja oczywiście już jest zakończona. Ich show wygląda strasznie porównane do nas. No i tak było, jakby każdej walce ich pokonaliśmy, choć fani mnie i tak właśnie tak nie interesują. Mnie bardziej interesuje profit, a profit mamy fajny. Aby tak fanami ich nie dogoni, więc właśnie to mnie to nie interesuje. Mamy fajne dwa power cardy. No tak właśnie widać, ci fani to oni już nam zwiali, ale to nic, to nie jest aż tak istotne dla mnie, szczerze. Dobra, więc no właśnie, co ja mogę od was chcieć? AJ Styles jest ciekawą opcją. AJ Styles zapewne jest ciekawą opcją. Właśnie, zwłaszcza, że chyba... Chodziłem w sumie. Nie wiem, w sumie nie wiem, czemu pomyślałem, że AJ może być dobrą opcją dla Cody'ego, ale Cody ma rywalizację... Chyba ma rywalizację, czy nie ma, nie wiem w sumie, ale... Kogo ja mógłbym wam dać? Czy jest właśnie jakaś osoba, którą mógłbym oddać im? Właśnie problem jest taki, że mam wrażenie, że każda jest osoba dla mnie ważna. Jedynie Brona mógłbym oddać, no ale musiałbym zapłacić pieniądze. I Bron jest face'em, więc wolałbym za face'a zdobyć face'a. Kto jest najlepszym face'em? No właśnie LA Knight chyba to jest. Właśnie LA Knight powracający, choć on jest... LA Knight powracający byłby spoko opcją. Cena powracający byłby spoko opcją. Bo Cena mieliśmy tylko chwilkę, więc jakby Cena przyszedł do nas, byłoby to nawet dość ciekawe, myślę. A on finansowo jest najbliżej do zrobienia, jakby to, żeby właśnie zrobić Cena. Choć zastanawiam się właśnie, tak muszę tak popatrzeć na mój roster, kto z kim ma rywalizację, czyli tak, Cody nie ma rywalizacji, dobra, Cody nie ma rywalizacji. Nie zaczęła się rywalizacja pomiędzy Batistą i Gunterem, ale chcę, żeby się zaczęła, więc właśnie Cody potrzebuje heala jakiegoś. No i potencjalnie właśnie, jakbyśmy przed Brona oddali za heala, na przykład. Takiego jak... Jak Styles, naprawdę. No zobaczmy. Zaoferuj mi jeszcze 40 tysięcy na przykład i zobaczymy. Na pewno się nie zgodzą, ale jak blisko będziemy. Jesteśmy chyba dość blisko, wydaje się. Patrz na ten intersmiter. Nie udało się, dobra. Ale... Czy ja nie mogę... Nie mogę już robić? O co chodzi, jakby? Nie rozumiem, czemu... Clear trade? Nie rozumiem, nie mogę... Dosłownie, nie mogę nic kliknąć. Nie mogę dosłownie nic... End trading mogę tylko. Klikam X, klikam kwadrat, klikam kółko, klikam trójko, nic nie działa. O co chodzi? Nie wiem, prawda? Gra mi nie pozwala po prostu zrobić trade'u. Dobra. Yoskai w zamian za... Nie ma szans. Batista, nie. Decline na pewno, nie? Io byłaby ciekawą opcją, ale nie za tyle. Nie jest problem pieniędzy, tylko problem, że jakby... Jak wymieniam zawodniczkę, to chcę za zawodniczkę wymienić jakby. Więc idziemy dalej. Mamy Fastlane, czyli co, SummerSlam znowu nie będzie pewnie. No, to jest deal, który zawsze robię, ale Roman jest moim World Heavyweight Championem. Nie wiem, czy mogę to pozwolić, żeby to mój World Heavyweight Champion poszedł. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że ostatnio jakby te pieniądze nie są... Jakby nie jest źle dla nas, jeśli chodzi o pieniądze, więc... Nie tym razem. Nie mogę tego zrobić, po prostu tego nie mogę zrobić. Nie damy ci żadnej receptury na to, jak dobrze robić show.
A, no zapomniałem, że mu nie mogłem tego zrobić. 2 weeks off. Może, może. Nie mówię, że na pewno, ale może. Najwyżej będzie zły, ale ma dobre morale, więc najwyżej będzie troszkę zły, to nic się nie stanie. All of your superstar lose less stamina from match. To jest na pewno dobra rzecz. Set the film or mail to gain. No, nie wiem, czy potrzebujesz tak bardzo tego. To jest spoko opcja. Less stamina zawsze to jest fajna opcja. A więc to było na tyle. Dzisiaj oczywiście Premium Live Event za nami. W następnym odcinku zaczynamy drogę do Fastlane Premium Live Event. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!